Kurwo. Ruszamy. Kaczkardzi. Za kierownicą Marat. Zapraszamy na ambitny wyjazd w najbardziej surowe rejony Rosji. Udajemy się do Magadanu, by stamtąd wybrać się w podróż do Jakucka, liczącą ponad 2000 km trasą kołymską. Będziemy poruszać się przez rozległe przestrzenie dzikich gór, pokonywać wielkie rzeki, zatrzymywać się w miejscowościach położonych na końcu świata. Po drodze zetkniemy się z przerażającą historią kołymskich łagrów Gułagu i będziemy obserwować, jak dzisiaj wygląda życie w tej nieprzyjaznej, ale jakże pięknej krainie. Wyprawę zaczynamy w Magadanie, mieście położonym nad brzegiem Morza Ochockiego. To tu, prawie 100 lat temu, przybywały pierwsze ekspedycje radzieckich geologów, którzy mieli eksplorować te nieznane wcześniej tereny. Tutaj również, do portu w Zatoce Nagajewskiej, przez lata przybywały transporty więźniów, którzy dalej byli rozrzuceni po obozach na terenie całego regionu kołymskiego. Współczesny Magadan to miasto raczej ponure. Nie robi na przybyszu szczególnie dobrego wrażenia. Niemniej jednak, jak się postarać, to można trafić w miejsca naprawdę kulturalne. Warto też wybrać się za miasto w okoliczne góry. Jest naprawdę pięknie, szczególnie gdy się ma to szczęście, że się trafi na rzadką w tym miejscu słoneczną pogodę. Dalej wyruszamy w podróż trasą kołymską. Przed nami 2000 km z Magadanu do Jakucka. Asfalt bardzo szybko ustępuje miejsca różnej jakości nawierzchni szutrowej. To niełatwa droga. Przed nami góry, przełęcze, podjazdy, zjazdy i może okazać się masę wertepów. Na tej trasie nie sposób przewidzieć, wyliczyć, o której godzinie dojedzie się do celu. Chodzi o to, żeby tam w ogóle dotrzeć. Żeby trafić w miejsca, gdzie zachowały się pozostałości dawnych obozów Gułagu, musimy wykorzystać pełnię terenowych możliwości naszego kamazu. Na Kołymie widać, że przyroda bardzo szybko sobie radzi ze śladami historii. Dlatego dróg praktycznie nie ma. Zostały zarośnięte przez roślinność, rozmyte przez rzeki, trzeba przedzierać się przez bezdroża. Podobnie jest z ruinami obozów. Śladów po drewnianych barakach praktycznie nie ma. To, co się zachowało, to resztki zakładów przemysłowych czy karcerów. One były zawsze murowane. Ale podróż trasą kołymską to również okazja, żeby zobaczyć, jak ludzie żyją tam dzisiaj. Jak wygląda ich codzienne życie. I okazja do tego, żeby spotkać osoby, które mimo wszystko, mimo tych trudnych warunków, mimo że są na końcu świata, cieszą się, że tam właśnie żyją. Z własnej woli i z własnego wyboru. Насуровує чудною эту страну, то, що з гордістю, болю, рідну я зову. Miejscowości, które odwiedzamy, Sinigorie, Debin, Jagodne, Susuman i tak dalej, to często miasta w połowie wymarłe. Połowa mieszkańców wyjechała, kiedy w Rosji zaczął się kryzys, i nie wrócili. Dlatego w niektórych blokach nie ma już żadnych lokatorów. Zieloną pustką. Ekstremalnym przykładem jest miasto Kadykczan, dawny ośrodek górniczy, z którego wyjechali wszyscy mieszkańcy. Zostały tylko ruiny bloków, szkół i bardzo dobrze tam widać, jak przyroda radzi sobie z historią. Zarasta, zarasta, zarasta. Przejazd trasą kołymską to pokonywanie ogromnych przestrzeni i okazja, by podziwiać wspaniałe krajobrazy dzikich gór. Jedzie się i nabiera się wrażenia, że ta kraina nie chce się skończyć. Pod koniec podróży czekają nas wielkie przeprawy promowe przez Audan i Lenę. Gdy przeprawimy się na drugi brzeg Leny, będziemy już w Jakucku. To przedziwne miasto zbudowane na wiecznej zmarzlinie. Można tam zwiedzać m.in. Muzeum Mamuta. A wisienką na torcie tej wyprawy jest rejs po Lenie i podziwianie widowiskowych formacji słynnych leńskich słupów. Zapraszamy na wspólny wyjazd. Lekko nie będzie, warunki podróży są trudne, w kamazie trzęsie, noclegi nie są sześciogwiazdkowe, ale doświadczenia i wrażenia, które pozostaną po tej podróży, będą niepowtarzalne i niezapomniane.